Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light. Jak widzicie, udało nam się wydostać z tego przeokropnego szpitala. Dosyć konkretne ilości zombiaków tam były, no trzeba to przyznać, nie ma co ukrywać. Ale całe szczęście udało nam się stamtąd wydostać. Chociaż nie będę ukrywać, że trochę się bałam. Chodźmy tutaj pogadać z naszym ziomeczkiem. Masz, przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. Old Villador. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. O, nowe narzędzie nocnego biegacza. Lornetka. Użyj lornetki, żeby oznaczyć wiatrak. Lornetka pozwala odkrywać ważne miejsca w świecie gry. Przytrzymaj lewy krzyżak i wciśnij R3, aby jej użyć. Uważnie obserwuj siatkę umieszczoną na środku ekranu. Jest tym mniejsza, im bliżej miejsca czekającego na odkrycie się znajduje. Miejsca odkryte dzięki lornetce są automatycznie dodawane do Twojej mapy. I ja to rozumiem. Porozglądajmy się zatem. Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Porozglądajmy się. Mamy na razie dwie rzeczy. Znaczy dwa miejsca, bym tak to nazwała. Aha. Bazar. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata. Zobaczmy zatem. Z tym, że odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata na swojej mapie. Wszystkie aktywności, które odkryjesz przy użyciu lornetki lub podczas eksploracji będą tu widoczne. No i konkrecik. No ta mapa nie jest jakoś tak potężnie szczegółowa. No jednak, no powiedzmy, że w miarę te struktury są zauważalne. Na razie widzę, że mamy tutaj takie cztery główne dzielnice, jakby to nazwać. A tu jeszcze mamy jakieś inne miejsca. Nie mogę bardziej oddalić mapy, więc też nie mogę za bardzo się przyjrzeć, jak to wygląda tak ogółem. No ale wygląda na to, że jednak te mapy nie będą zbyt małe. Ostatnio też udało nam się chwycić buciki, więc mamy pierwszy jakiś taki fund, że tak powiem, jeśli chodzi o kwestię ekwipunku. Mocne buty, unikalne buty sportowe. I tutaj zobaczcie, że te nasze takie podstawowe wyposażenie nic praktycznie nie dodaje, a te buty, na przykład czas działania zmysłu przetrwania plus 4,2%, czyli no jest to coś fajnego, bo teraz tak jakby jak będziemy używać tego zmysłu przetrwania, to on będzie po prostu dłużej, z tego co ja rozumiem, po prostu pokazywał nam te miejsca, w których możemy coś zebrać. Czas rozpoznania, koszt wytrzymałości, parkour, exp do parkouru i obrażenia bronią dystansową. Wygląda to całkiem ciekawie. Witaj w Villador. Odblokowujesz otwarty świat Villador. Twoim pierwszym celem jest odwiedzenie siedziby ocaleńców bazaru. Znajdziesz tam handlarza, punkt odpoczynku i swój schowek. Używaj lornetki i przemieszczaj się po mapie, żeby odkrywać dodatkowe miejsca, takie jak wiatraki, które pozwalają aktywować nowe bezpieczne strefy. W mieście jest pełno miejsc, które tylko czekają na odkrycie, więc tutaj też będziemy co nieco penetrować, że tak powiem. Kwestia tutaj zwiedzania tych miejscówek, myślę, że to będzie coś ciekawego.
Przemieszczając się po świecie, obserwuj swój kompas i wypatruj na nim spotkań. W ramach spotkań możesz pomóc mieszkańcom Villedor w zamian za punkty doświadczenia i różne nagrody. Nie widziałem! O nic się nie martwcie! Po prostu mnie wybuchnie! Ulala! No to w takim razie widzę, że tutaj takie podstawy jak taki, no wydaje mi się, że to tak kwestia samouczka po prostu na razie, co została ukończona. Teraz zaczęły nam się dopiero pojawiać tutaj, widzę, że punkty na magnesie u góry, czy takiej minimapie. Po prawej stronie na dole też widzę, że mamy godzinę, tak, jest 8:40, więc tutaj też w miarę na bieżąco możemy obserwować, jak ten czas nam upływa. Zobaczmy sobie na nasz dziennik. Z tego co widzę, to zadanko mamy oznaczone. Jedyne wyjście. Stróżowie prawa zamknęli przejście do centrum miasta. Aby się tam dostać, Hakon i ja musieliśmy przemknąć się koło ich patrolu. Zobaczmy, jak to się prezentuje na mapie. Widzę, że tutaj jeszcze mamy jakieś takie nieznane miejsca, jakieś dodatkowe punkty nam się pojawiają. Możemy też tutaj na przykład zwiedzić te wiatraki. Jako nagrody dostajemy expa, tutaj też to słoneczko, czyli te lampy, czyli takie bezpieczne strefy, jak będziemy w nocy gdzieś tam uciekać. Oraz te bezpieczne strefy. Co my tu mamy? Tu mamy bezpieczną strefę, tu jest metro. I tutaj mamy ten bazar, gdzie jest to nasze zadanko. W takim razie... A, dostaliśmy też jakąś broń, więc zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Nieoszlifowana maczeta. 138 trwałość, 138 trwałość. Kurczę, fajne. Chociaż ja póki co chciałabym zejść z tych maczet, które mają mniej obrażeń, czyli w sensie mniej nie tyle co obrażeń, co mniej trwałości, żeby się ich po prostu pozbyć. Dobra, w takim razie, no co ty niunia, chwytaj się. O kurde, nie zauważyłam ich wcześniej. Co ty tu robisz? Nawet nie próbuj spaść. Co to? Jakieś przeszukanie krwi. Ciekawe. Zróbmy. Dobra, elo. Ej, patrzcie, dalej się trzyma. O, kurde. Trzeba uważać, bo tu widzę, że tu można spaść. Więc lepiej się pilnujmy. Chciałabym na pewno jakoś tak dosyć mocno przyinwestować chociażby w kwestię tego naszego zmysłu, żeby on nam się zbyt szybko nie, tak jakby, żeby zbyt szybko nam nie znikał z mapy, bo lepiej jednak jak mamy te wszystkie punkty pozaznaczane gdzieś tam, na pewno tak teraz się zastanawiam, czy sobie najpierw nie pójdziemy do tego wiatraczka. Jak mogę sobie tutaj oznaczyć ten punkt, o ile w ogóle mogę śledź. A, dobra, możemy sobie go po prostu przytrzymać. Ten wiatrak jest tutaj, więc... Łoty kurde. Naprawdę aż wcale nie była jakaś potężna wysokość, więc tutaj proszę mi tam za bardzo nie oszukiwać. By uczcić pamięć jednej z nas, którą zabrałem. To widział? Coś tu śmierdzi. Co za niespodzianka. Mamy się w dupie. Zostaw mnie. Gotowy? Co oni są tak negatywnie do mnie nastawieni? Zabić tego skurwy syna! Wreszcie się ma? Może lepiej ja sobie tutaj jednak wrócę na dach. Bo widzę, że oni nie są jakoś szczególnie przyjaźnie do mnie nastawieni. Nie mam całego dnia. Szkoda mi na to
Wyślij mi to! Właśnie tam! W takim razie... Szykuje się niezła zabawa! Dobrze, ja sobie tutaj przeskoczę. Następnie chyba postaram się wejść tędy. Uda mi się, świetnie. No jednak mimo wszystko, z tego co widzę, to bezpiecznie jest dla mnie trzymać się dachów. Patrzcie, tu jest jakieś wejście. Idziemy zobaczyć. No weź się puść. O kurde. Ej, spadamy stąd. Ej, tu jest ich dużo. Czy jednak musimy uważać, bo kurde, normalnie tu jakieś pułapki są. I to dosyć konkretne. Człowieku, ale chce mi się pić. Moja żona była pielęgniarką, kiedy to miasto jeszcze nazywało się Wilek. Była jedną z pierwszych, których zabrał się na pałę w 24. Codziennie o niej myślę. Aktywuj wiatrak. Jakby się tu wspiąć, o ile w ogóle. Jakąś możliwość wejścia. Czy mogę się po tym wspinać? Nie do końca. A ty. Dobra. Czyli teraz tutaj muszę doskoczyć. Kurczę, no, ciekawe podejście. Dobra. Czyli tutaj też trzeba się wykazać nie lada sprytem, żeby się dostać na górę. I tutaj mamy skrzyneczkę. Mamy to. W ogóle jaka fajna animacja. Konstrukcje frakcji. Aktywowanie wiatraka tworzy wokół niego bezpieczną strefę, w której znajdzie się punkt odpoczynku ochrony przez światło UV. Aktywny wiatrak pozwala zamienić pobliskie opuszczone konstrukcje w konstrukcje frakcji. W budynkach tych pojawiają się handlarze, zapewnią ci też one dodatkowe źródło światła UV nocą, a także możliwość podjęcia się nowych zadań oraz wyzwań. Charakter konstrukcji frakcji zależy od tego, kto kontroluje pobliski obszar. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz przypisać obiekt danej strefy do stróżów prawa lub ocaleńców. Od twojej decyzji zależy, kogo w danym miejscu napotkasz i jakich zadań będziesz mógł się spodziewać. O. Fajnie to wygląda, naprawdę muszę przyznać. Widzę, że też od razu możemy sobie zjechać albo w jedną stronę, albo w drugą. Więc jakieś możliwości tutaj są. Nie wiem, czy ja bym sobie tu nie chciała zeskoczyć do tego punktu.
bo jestem ciekawa, jak wygląda kwestia tutaj tych naszych ludzi, którzy teraz przybyli do tego miejsca. O ty kurde. Myślałam, że jak skoczę na tą poduchę, to nie będzie aż takiego dramatu. Też mam same straty w tym roku. A co jeśli tu jest za dużo? Mamy handlarza. Handlarze umożliwiają kupowanie nowych broni, części do wytwarzania i innych przedmiotów. Możesz im także sprzedać wartościowe i zbędne przedmioty. Oferują najpotężniejszą broń, więc pamiętaj o ich regularnym odwiedzaniu, by zwiększać swoją siłę w walce. Handlarzy możesz znaleźć we wszystkich głównych siedzibach, a także na terenie przydzielonych obiektów i osad. Coraz bardziej mi się zaczyna podobać ta gra. Bułtopór. 20 obrażeń, ale 543 monety. Sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe za 1260. Wichajstry, świetlik UV. Rzuć, aby stworzyć obszar pokryty światłem UV, które odstrasza zarażonych. O. Zdalny ładunek C4. Zestaw materiałów wybuchowych, które można zdetonować zdalnie. Mięsna przynęta, kawał krwistego mięsa, który zwabi z daleka gryzonie i wirale. Medykamenty, wspomagacz mięśni, wspomagacz pływania, wspomagacz odporności i lek. No to widzę, że tutaj możemy się inhalować różnymi ciekawymi rzeczami. Pielęgniarka Mitis, rzadkie rękawice, bandaże łucznicze. No i też mamy kwestię zasobów. Jeśli chodzi o kwestię sprzedaży... Widzę, że te bronie mogę sprzedawać. Z jednej strony szkoda, że jak na przykład nie mam już żadnej możliwości trwałości, na przykład jeżeli jest 0 na 40, to te bronie, one tak jakby znikają. Ja je wyrzucam automatycznie, a nie gdzieś nie są składowane i na przykład mogłabym je tak jak w pierwszej części na przykład rozłożyć na elementy, które są potem nam potrzebne do upgrade'u, czyli na przykład ten złom, albo na przykład moglibyśmy to sprzedawać jakoś. Co ja bym tu mogła ewentualnie sprzedać? Z tego co widzę, to tak średnio cokolwiek bym chciała sprzedawać. Póki co przynajmniej. Nie wiem, jakie są tutaj... To w ogóle możliwe? Może da się z kimś porozmawiać? Póki co... maksymalne kwestie udźwigu w moim ekwipunku. No tutaj widzę, że mogę mieć na przykład 2 na 16, jeśli chodzi o kwestie medykamentów, ale jeśli chodzi o kwestie plecaka, to nie wiem, czy jest na przykład jakaś maksymalna ilość antybiotyków. Przynajmniej póki co nie ma żadnej takiej informacji. W tej sprawie. Po co? W takim razie luknijmy sobie na mapę i ten nasz wiatraczek mogę już odznaczyć. Tutaj mamy nieznane miejsce. Odwiedź to miejsce, by odkryć jego tajemnicę. O! Przecież nikt. Zobaczmy, z czystej ciekawości nawet bym się zapoznała. Tutaj widzę, że od razu możemy sobie wejść do naszej bezpiecznej strefy. Mamy godzinę 10:55. Kurczę, jak tu jest ładnie. Czuję się trochę jak w takiej takich settlersach, gdzie możemy sobie tutaj tworzyć różne rzeczy. Naprawdę fajnie to się prezentuje wszystko. W takim razie gdzieś tutaj... Ta głosi, że to nocni biegacze zbudowali te wiatraki. Gdzieś jest ta miejscóweczka. Aha! Kurde, ale tu jest potężny stwór. No to ja nie chcę na razie jeszcze z nim walczyć. Myślę, że w takim razie będziemy się kierować do naszego zadania. Co by sobie tu jeszcze przeupgrade'ować trochę swoje umiejętności.
wejdź na górę i my będziemy się kierować trochę w tę bańkę. O, kolejny poziom parkour. Pięknie. Zobaczmy sobie zatem, cóż możemy sobie tym razem wykupić. Widzę, że też tutaj mamy taki główny podział tych umiejętności. Aktywne lądowanie. Zmniejsz obrażenia odnoszone przy upadku i zachowaj impet. Wciśnij kółko tuż przed dotknięciem ziemi, aby wykonać. Czy jeszcze musimy o tym pamiętać? Pewny chwyt. Trzymaj się krawędzi, nawet po wyczerpaniu wytrzymałości, nie trać kontroli w przypadku lądowania na krawędziach z dużej wysokości. Przytrzymaj R1 w trakcie spadania, aby chwycić się krawędzi. No powiem wam, że i to jest ciekawe. Jednak nie wiem, czy w pierwszej kolejności nie weźmiemy sobie tego bezpiecznego lądowania. Nawet zobaczcie, jak kliknę kółko, to mamy taki motyw takiego odrzutu delikatnego. Chodźmy, się zastanawiam, w którą bańkę. Wejdę tu na górę, żeby się rozejrzeć. Uda mi się tu wspiąć. Tu coś ciekawego. Młotek hydraulika. Bierę. Zobaczmy na mapę. No, naprawdę póki co jestem potężnie podekscytowana. Jest to pierwsza pozycja w tym roku, która naprawdę robi na mnie niemałe wrażenie. Więc tym bardziej tutaj kwestia pozytywnych emocji bierze górę, więc też nie miejcie mi za zło, jak będę się po prostu przepotężnie fascynować kwestią grafiki, czy też tutaj możliwości ruchowych, jakie możemy wykonywać. Patrzcie, mamy zombiaczki. Niby są na pierwszym poziomie, ale kurde, tak muszę jej parę konkretnych razy przywalić w nich, żeby tutaj coś, nie coś uzyskać. O, grzyby UV. Dobra, bierę. Przeszukajmy. Chciałabym mieć taki poziom zwinności. Zawsze kiedyś też, jak byłam młodsza, to kwestia parkour bardzo mi się podobała, ale niestety moja zwinność nie jest na takim poziomie, co bym mogła nie wiem, tak skakać na przykład, albo biegać tak szybko, albo tak wysoko, czy cokolwiek. No niestety nie ten poziom aktywności i zwinności. No to jesteśmy. Niezła miejscówka. Niby apokalipsa zombie, a kurczę, życie towarzyskie tutaj widzę w pełni. Hej, uważaj, gdzie leziesz. Co za dzień. Za cholerę, nie dam rady. 5 lat nauki jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Coś się stało? Ej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już 3 raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Co to za test? Muszę zbudować coś, co przyda się mieszkańcom.
Wymyśliłem już podwodne okulary do czytania dla Alberto. I wysuwaną smycz dla psa. Ale ona ciągle się zacina. No i nie mamy tu psów. Moje pomysły są do bani. Muszę udowodnić, że sam nie jestem do bani. Dlatego przez ostatnie tygodnie kręciłem się po bazarze i myślałem. Naprawdę ostro myślałem. I nagle bingo! Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Nie no, coś ciekawszego. Zobaczysz. Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. Pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Kręci się tam sporo bandytów, więc mogli je ogołocić. Wtedy będziesz musiał poszukać podobnych miejscówek. Albo wybrać się nocą do sklepu. Zobaczę, co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę bardzo wdzięczny. Cześć dla Carlosa i jego wystrzałowego ogrodzenia. Mam nadzieję, że czeka na bazarze. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że dodatkowo będą nam też wskakiwały teraz zadanka dodatkowe, z czego się niezmiernie cieszę, bo tutaj przy okazji też trochę nam się urozmaici rozgrywka. Naszym głównym zadaniem jest akurat porozmawiać z mieszkańcami bazaru. Co też uczynimy. Pielgrzymem? Nie poznajesz mnie? Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, pielgrzym. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Chwilę, chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebi, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebany. Na skrzyżowaniu Huntfield Avenue... Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca Marco ma wodę pierwsza klasa. W takim razie może to zemsta? Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią, nigdy nie miałem wrogów. Czekaj, czekaj. Kurwa. Chyba, że Marco. Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Huntfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Chyba mogę to sprawdzić. Jest jeszcze jedna sprawa. Trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Huntfield, kilka budynków dalej.
coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Dobrze, zobaczmy, cóż jeszcze tutaj ewentualnie mamy. Jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Alberto musi zobaczyć, że ogarnie. Tutaj mamy jakiegoś handlarza, a tutaj... Rzemieślnik. Rzemieślnicy umożliwiają kupowanie i ulepszanie schematów. Ulepszanie schematów sprawia, że tworzone na ich podstawie przedmioty są potężniejsze. Aby ulepszyć schemat, przynieś wymagane przedmioty do rzemieślnika i wymień je na ulepszenie schematu. Przedmioty wykorzystywane do ulepszeń schematów można zdobyć po pokonaniu specjalnych zarażonych, zwanych wybrykami, których łatwiej znaleźć nocą. Są oni oznaczeni na mapie ikonką takiego czegoś niebieskiego. Kup, ulepsz części do wytwarzania. Co my tu możemy? Świetlik UV. Ogniste strzały. Pożoga, jad. A, modyfikacje broni, zakończenie, część środkowa. Rękojeść. Zasoby rzemieślnicze. Sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe. No, my tutaj niby mamy kilka tych takich żetonów. Możemy ulepszyć wichajstry. Ale tu jest potrzebne 5, a my mamy 4. Medykamenty. Czas nałożenia 3 sekundy. A, no i elegancko! Póki co teraz użycie apteczki kosztuje nas 4 sekundy, w sensie to trwa 4 sekundy, a teraz będzie mogło 3. No to konkret. Musimy pamiętać o tym rzemieślniku, żeby go odwiedzać. Co mamy u handlarza? Wabik, mina, mięsna przynęta. Fajne bronie. Ale ja na razie się wstrzymam. Kogo my tu jeszcze mamy do pogaduszek? Zobaczmy, któż tutaj się kryje. Kto mógł zabić Lukasa? Kto wie jak? A, dobra, tu chyba mamy po prostu wyjście, z tego co widzę. Skrytnie zabić wojskowego dowódcę. Widzę, też są jakieś zadanka. Wróćmy do wejścia, bo... Co to jest? Taka tablica. Patrzysz na listę trupów? Podobno zaginęli. Jedno i to samo. I tak nikogo nie znajdują. To po co ta tablica? Minęło 15 lat. Wtedy zginęło wiele osób. Mój sąsiad stracił 2 dzieci. Ale życie toczy się dalej. Tylko nikt nie ma odwagi zdjąć stąd tych zdjęć. Ale to beznadziejna sprawa. Bez nocnych biegaczy poszukiwania nie mają sensu. Ci nocni biegacze, opowiedz mi o nich. Co tu można powiedzieć? Prawie wszyscy nie żyją. Kiedy jeszcze działali, byli jedynymi, którzy nie bali się wychodzić po zmroku. Ratowali tych, którzy nie zdążyli się schronić. Z całej grupy przeżyła tylko garstka, w tym Frank, ich dawny dowódca. Kiedyś był wspaniałym człowiekiem. Teraz tylko zapija się do nieprzytomności w swojej melinie w Central Loop. Ciężko powiedzieć, jak długo jeszcze pociągnie. Słyszałeś o dzieciach, które brały udział w testach Gere? A kto nie brał w nich udziału? Młodzi, starzy, niewidomi, głusi. Każdy chciał wynalezienia szczepionki. Niektórzy dla pieniędzy. Inni chcieli oszukać los i się nie zarazić. Taki był pakt Villedor z diabłem. Zostało zamknięte z zarazą.
ale dostało szansę na bycie miejscem, które da światu lekarstwo. No, ale to wirus wygrał. Badania w końcu przerwano. A dzieci? Oficjalnie nikt nie prowadził na nich testów. Prawa człowieka i inne gówno. A nieoficjalnie? A nieoficjalnie? Podobno niektóre dzieci zabrano z miasta. Reszta z nich po prostu rozpierzchła się po mieście, porzucona. Jeśli zarażeni ich nie dorwali, to wyręczył ich głód lub ciemności. Gdzie są teraz te dzieci? Po tylu latach większość pewnie nie żyje. Jeśli któryś z nich miało fart i nadal dycha, prawdopodobnie jest gdzieś w Central Loop. Tam jest więcej stróżów prawa. Łatwiej przeżyć. Ktoś musi wiedzieć więcej. Dlaczego? Przeszłość to przeszłość. Nie ma sensu jej rozgrzebywać. Każdy ma własne problemy. Tu i teraz, pielgrzymie. Każdy walczy o swoje przetrwanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ziomek miał napis Dying Light na czapce. Kogo my tu jeszcze mamy? Panie, wszyscy na cały cholerny bazar. Zaskoczyli mnie. Skąd mogłem wiedzieć, że mają sekator? Nie rozumiem. Zobaczmy, co tutaj u góry jest. O, co to? Nagranie. Czy ja słyszałam kozę? Są kozy, są też kury. Nieźle. Nie mogę tu skakać. Co ciekawe. Co tutaj mamy? Kolejne nagranie. Widzę, że nie mogę tu przejść, więc muszę się cofnąć. Jutro będę wykańczać trup. 5 lat nauki jak krew w piach. Tym razem muszę to zrobić jak należy. Dobra, zejdźmy na dół. Musi zobaczyć, że ogarnia. Czy ktoś jest jeszcze chętny, żeby z nami porozmawiać? Żołnierzu, dobrze zrobiłeś, uruchamiając tamten wiatrak. Barney. Hej, wisielec. Jak tam szyja? Bardzo zabawne. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym to był ja, chciałbym, żeby mnie kropnęli. Wolałbyś mieć niewinnych ludzi na sumieniu? Wolałbym, żebyście nie wieszali niewinnych. Ale się wykaraskałeś, nie, pielgrzymie? Nikogo nie zabiłeś i jesteś wolny. I gitara. Kim jest Barney? Wszyscy tu znają Barneya. Ja nie. Powiedz. Lepiej nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nie lubi wścibskich ludzi. Może się wkurzyć, jeśli się dowie, a nie chcesz mieć z nim napięku. Teraz to musisz mi powiedzieć. Okej, to młodszy brat Sophie. Mówią, że to wariat, ale jest filarem bazaru. Especy się go boją i słusznie. Barney się nie pierdoli. O, tutaj widzę, że jakieś butelki mamy do podniesienia. Chyba przy 188 Market Street. Mieli takie mieszkanie, wiesz? Istna świątynia. Hej, to ten pielgrzym. Jesteś pielgrzymem, tak? Zgadza się. Za to też wieszacie? Chciałem tylko powiedzieć, że ja ci kibicowałem. Aha, to dzięki, że mi pomogłeś. Co? Wcale się nie... rozumiem. Sarkazm. Słuchaj, nie tak łatwo się sprzeciwić tłumowi. Jasne. Wiem, że ludzie się czasem was boją, ale... kurwa. Przeżyłeś za murami. Wow. To musiało być coś. Cóż tutaj mamy?
Kolejne nagranie. Jakieś butelki są. Pewnie jest wyjście, znając życie. Dokładnie. My wychodzić jeszcze nie chcemy. Czasem zastanawiam się, gdzie... Ty nie chcesz z nami pogadać. Jeśli nie możesz na nikim polegać, to właśnie wtedy wiesz, że osiągnąłeś samo dno. Mamy kolejne wyjście. Zablokowali drogę do Central Loop. Zastanawiam się, kto by jeszcze tutaj chciał z nami ewentualnie pogadać, bo ty mnie nie chcesz tu przepuścić, a ja tam widzę jakieś buteleczki. Podobno Frank prowadził cię przez radio. Stary, to wymagało. 5 lat na u... Masz. A nawet już mieliśmy te rzeczy. I jeszcze jedno. Pomożesz mi odpalić cały show? Moja instalacja jest zaraz za głównym wejściem. Włącz ją, a ja pójdę po Alberto. Niech no tylko zobaczy. Spotkajmy się przy zagrodzie dla kóz, obok muru. Podobno umawia się ze Spekiem. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!